Strasznie się cieszę, że w końcu dodali Passata do Forza Horizon 5. I ten samochód tutaj nazywa się Volkswagen Santana i zobaczcie, jest to model z 2012 roku. Jest to bliźniaczy model do Passata i on się tam trochę różni chyba przednim grillem i tyłem samochodu. Passat oczywiście wychodził, przestał być produkowany w 80, ten model Passata, czyli B2, jakoś w 80 chyba szóstym przestał być produkowany, natomiast Santana była produkowana do, z tego co kojarzę, 2013 nawet roku. Ostatni model wyjechał z fabryki. I w Europie również ten model był produkowany, w Niemczech i w Belgii, ale dopiero właśnie w Chinach osiągnął znaczny sukces. I to jest ciekawe, nie tak stary model dalej był tam produkowany do 2013 roku. Wow, to jest naprawdę imponujące. Imponujące wciul jak dla mnie. Zwłaszcza, że ten samochód no, nie spełnia już chociażby europejskich standardów bezpieczeństwa, nie spełniał w 2012 roku, ale ponieważ był produkowany w Chinach, no to nie było żadnego problemu. I to też jest ciekawa sprawa, że w czasie, kiedy produkowano dalej ten stary model, to wyszły już dwie albo trzy kolejne generacje tego Volkswagena, które również były na bazie Passata, ale na początku lat 90. 89% części do Volkswagena Santany były już produkowane w Chinach, podczas gdy w 88 roku tylko 6% części do tego modelu były produkowane w Chinach. Także można powiedzieć, że jest to samochód chiński, produkowany w Chinach na chińskich podzespołach. Może z myślą niemiecką, ale to jest też interesujące, że to nie jest żaden sportowy samochód. To jest samochód do zwyczajnego przemieszczania się. Mamy do dyspozycji 1.6 silnik do 1.8, chyba 2 litry też benzyna, ale nie jestem pewny. Chyba 1.8 to był max dla tego samochodu. No i z przodu typowa B2. Ale jak zobaczycie sobie następny model, już taki bardziej obły, taki ekwiwalent B3 i B4, wygląda mega dziwnie na rynek chiński. Santana też była w Europie produkowana na rynek europejski, no ale potem zdecydowano się, że będą produkowali już Passata, ten zostanie na rynek chiński. I tak sobie wygląda. Osobiście dla mnie nie mogę w to uwierzyć, że jeżdżę sobie Passatem w Forzie. Osobiście dla mnie jest to model wyjątkowy, dlatego że mój tato miał Passata B2, miał najpierw takiego przedliftowego, a potem poliftowego i przedliftowego miał w hatchbacku chyba, takiego zielonego, a poliftowego miał czerwonego, który dalej stoi gdzieś tam u nas w garażu, w rodzinnym domu. Czerwony, taki trochę zjedzony już rdzą, ale to jest dokładnie ten sam przód. I miałem okazję się nim kawałek przejechać, tym czerwonym właśnie. I powiem wam, że w tym modelu nie ma wspomagania kierownicy, więc żeby faktycznie gdzieś tam wykręcić, to trzeba zajebiście dużo się namachać, nie? Tak lewo-prawo, trzeba tak... Nie wiem, czy nie 1800 obrotów, a czy 1800 stopni trzeba, no ma ogólnie ten skręt w tamtym samochodzie. I bardzo ciężko się oczywiście kręci, nie ma wspomagania. A ten model, którym tutaj jeździmy, to jest z 2012 roku, więc tutaj już to wspomaganie może być. Ta kierownica też wygląda bardziej nowocześnie. No i zobaczmy sobie mody, zderzaki, a tutaj, o czekaj, nie, coś tutaj... Taka dokładeczka jest inna. Okej. Okay. I spoiler. Okej. Okay. Tak to sobie wygląda. Zobaczmy, jaki mamy silnik. Czyli mamy 1.8, czyli ten najbardziej wypasiony silnik dostępny do niego. I to właśnie, to nie jest wersja sportowa. To się rzadko zdarza, że do Forzy Horizon 5 dodają samochody, które są zwyczajnymi
trafikami dla zwykłych ludzi do przemieszczania się. Super! I oczywiście tutaj możemy sobie porobić z nim różne forzowe sprawy. I zaczyna fajnie brzmieć. Ale to już będzie chyba za dużo mocy. No nie no, 300 koni. Jak na Fordze to jeszcze jest tak w miarę w porządku. I dystansik, bam! Nie no, to przesada jest. Tutaj można, nawet ten jest taki przesadzony, kompletnie nie pasuje do budy, nie? Ta buda jest, zobaczcie, taka obła, to wygląda jak łódka trochę. Nie pasuje tutaj, żeby dawać dystansę, nie do takiego auta. Ale możemy dać szerszego kapcia, no bo żeśmy tam mocy dodali. Standardowe felgi, które nie wiem, czy są felgami, czy kołpakami, ale to chyba felgi są. Nie, felgi, okej. Okay. Nie ma tam stalówek. Mi się wydawało, że tam jest jakaś ta stalóweczka. Tak brzydko wygląda ta felga, trochę jak kołpak. No i moglibyśmy obniżyć, na przykład tak. I klatka bezpieczeństwa, też oczywiście mamy model klatki do tego samochodu. Mamy bardzo dużo swapów do wyboru, zobaczcie. Wow! Legendarnie dużo swapów, bym powiedział. Mamy, tak, jedźmy z pełną listą. 2 litry VVT. 2 litry rzędowa czwórka, 1,6 rzędowa czwórka, 2,6 rzędowa szóstka, to by pasowało do tego samochodu nawet, jako najmocniejszy silnik, bo już V8 to tak zmieściłoby na pewno, ale myślę, że to już jest przesada. Te V8, V6, ale chyba, kurde, tak patrzę, że wszystkie dostępne swapy, brakuje jeszcze dieslów, nie? Diesli. Tutaj oczywiście mamy silnik Wankla. No, podejrzewam, że to by był też overkill do tego samochodu, bo te silniki są lekkie. No i mamy sprężarkę odśrodkową do tego i moglibyśmy oczywiście zrobić swap napędu, jakbyśmy chcieli zrobić na przykład napęd na tył. O, to by był ciekawy driftowóz, tak myślę. Nie, żeby coś tam polatać. Ja bym go zrobił właśnie w takim o standardzie i spróbował go zrobić do driftu. Też by był tak wysoko zawieszony i polatać. Kurde, ej, pewnie, że tak. I zrobiłem go tak na standardowym silniku. Widzicie, że wysoko stoi, ale ma zawieszenie driftowe, tak żeby zyskać dodatkowy kąt skrętu. No i jest to taki sleper. Mamy tu niecałe 350 koni mechanicznych. I napęd na tył. No jest czym polatać, wydaje mi się. Testujemy gościa. Yeah. O kurde, widzę, że tu jakieś łączenie driftu zaraz będzie. Yeah, zobacz, jaka klasa. Ktoś driftuje ze mną tym najnowszym Nissanem, a ja starym pasaciorem z Chin prosto. Made in China. China Express. Czekaj, weźmy sobie kamerę z zewnątrz, zobaczymy, jak to wygląda. Mam tutaj stosunkowo no, niewiele mocy jak na Forza Horizon 5, więc takich długich driftów. Ty, a w ogóle widzę, że zobacz, te znaki driftowe są inne. Tutaj mamy smoka teraz, drift zone jest smok. O.
wchodzimy. A czy ten tył mi nie przypomina Passata w ogóle? Nie pamiętam jak, nie wiem, chyba nie widziałem nigdy B2 Passata w sedanie. Zawsze widziałem albo kupetę. Czekaj, jak to się, hatchback, tak? To hatchback był, nie kupeta, co ja gadam. Był hatchback? Albo był po prostu kombi. Więc bardziej wolałbym widzieć podczas driftu ten przód. Ale mówię wam, teraz sobie tak o, poszalejemy, podriftujemy, a ja sobie go zrobię z napędem na przód, jakaś tam klasa B czy coś takiego. Może nawet nie B, a jakaś C. O, w klasie C mam mało samochodów, no bo przeważnie to się robi do klasy A, do klasy S1. Ale ty, no fajnie to śmiga. Na standardowym silniku 1.8. No, rozwierciliśmy go, więc to pewnie już jest Z2.0, nie? Albo coś takiego. Ale to jest ten standardowy silnik i w ogóle ciekawe jest to... O, nie pokazałem wam Forza Vista. Musimy sobie wejść do Forza Vista. Tu mamy silnik ustawiony wzdłużnie. Nie poprzecznie, jak to jest w nowych europejskich samochodach. Ciekawe, czy ktoś zrobił w rzeczywistości kiedyś konwersję napędu na tył w takim Passacie. To prędzej w Audi, nie? Z tamtych lat. Łatwiej by było coś takiego zrobić. Cyk. Jest sztos, no i ten przód. Zajebiście. No i zobaczmy. Możemy otworzyć? Możemy. Nie robiłem tutaj swapa, więc mamy standardowy silnik i wygląda to tak. Dużo miejsca, żeby zrobić ewentualnie jakieś tam większe swapy, jak myślicie? No nie weszłaby V8, nie? Po prostu mielibyśmy tak samo silnik jak jest teraz, tylko że dodatkowy blok jeszcze po prawej stronie. I tyle. I byśmy mieli V8. Teraz mamy połowę V8, czyli rzędową czwórkę. Weszłoby, kurde, zobacz. W rzeczywistości to jest naprawdę długa maska. Tu się dużo mieści w tym samochodzie. I czy mamy jakieś oznaki nowoczesności w tym aucie? No, 2012 rok. Weźmy sobie do góry tutaj bagażnik. Moim zdaniem sedan wygląda lepiej od kombi i od tego hatchbacka. Fotele, ale wielkie fotele. Znaczy no, kanapa z tyłu i fotele tutaj. Dobra, gdzie mamy oznakę nowoczesności? Właściwie nigdzie chyba. Manualny, jest klima w ogóle? Ciężko mi rozpoznać, ale jest MP3, okej, MP3. I czytnik płyt, kurde. W starym modelu na bank były kasety. Ale tutaj już widzę, że jest coś na płyty, ale tu nie mamy USB ani nic takiego. W 2012 roku już powinniśmy mieć gdzieś USB. W sumie tak myślę, ja mam teraz samochód z 2012 roku. I ten wygląda, no... Wcale nie wygląda jakoś świeżo, nie ma tutaj jakichś tam nowych rzeczy czy coś takiego, nie? Jest skrzynia manualna. Nie ma żadnego oznaku dzisiejszych lat, czyli postawili na proste rozwiązania klasykę i produkowali go do 2013 roku. 12 albo 13, no. I tak to wygląda. Tutaj mamy taką kieszonkę na dole, to jest popielniczka. Pamiętam to jeszcze z auta mojego taty. O, jakie fotele w ogóle ciekawe. Pamiętam to z auta mojego taty, że to po prostu wyciągałem, bo odpadało. I tak to wygląda. Kurde. Dla mnie klimat jest. O, ja cię pierniczę. Jeszcze powinni, wiecie co dodać? B5 FL powinni dodać Passata, żeby dopełnić ten klimat. Ale i tak jest giga. Wow. Wow. Jestem w szoku. Muszę zaprosić mojego tatę teraz, żeby wpadł sobie na to stanowisko simracingowe i pojeździł Passatem w grze. Komu zrobię, wiesz, taki normalny tuning. Będzie się jarał. No zobaczcie, że postać nie zmienia biegów. Nie? Tylko trzyma za kierownicę. Mamy tutaj manualną skrzynię, więc powinna tam coś dźwignąć, a tutaj nic.
Zapraszam Was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Trzymajcie się, na razie. Cześć.